Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. 22 marca zapraszam na studio wyborcze. Beata Grabarczyk przed mikrofonem. Julia Sakielska realizuje program. Dzisiaj, proszę Państwa, studniówka rządu, to o tym porozmawiamy na początek z moimi gośćmi, którymi są dzisiaj Michał Porycki, Radionowy Świat i Jarosław Łodarczyk, publicysta. Dobry wieczór, dobry, dzień dobry. dobry. No to jak Wam się podoba rząd po, po studniach? Tak, jak powiedziałeś studniówka, to zasługują znaczy, tak jakbyś tak jakbyśmy mieli jeszcze 100 dni. Albo za 100 dni. A tak, to jest rocznica przecież. No rocznica powiedział. też nie, bo to by było po roku. Yy, ale już takie. Takie, takie stwierdzenie padło, że to jest tak, rodzaj. Czas. czas leci w każdym razie. E, każdy dzień omawiamy oddzielnie, czy się na jakimś podsumowaniu? <grym> Próbuję omówić każdy dzień oddzielnie, bardzo proszę. <grym> od, czas od nadziei do 37% poparcia, tak można byłoby powiedzieć. No to całkiem nieźle. No, zdaję, jest wyżej, się, ale, jest wyżej niż, no ale jest wyżej niż było przy wyborach. Tak, tylko pytanie, czy ta krzywa do wyborów y, europarlamentarskich. Spoko, spaka. Jeszcze trochę tak? rzeczy zrobią, a poza tym wiesz, na razie chyba nie ma z kim konkurować. O tym sobie też porozmawiamy. Konkretnie, o konkretach. O dzisiaj, konkretach, tak, tak. tak. A ty jak się czujesz po studniach? Ehm, Lepiej niż rząd. Ja się czuję dobrze, ale <laughs> y, y, trudno tak naprawdę już tak na serio, to trudno ocenić ten rząd jednoznacznie. Bo są takie obszary. Y, przed wejściem na, na antenę, żeśmy rozmawiali o polityce zagranicznej. A. I tutaj no, wydaje się, że więcej nie można było zrobić, a nawet jest więcej niż żeśmy się spodziewali. To turniej korskiego po Stanach, spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego, też grupy wyszehradzkiej, ważne spotkania. Dużo zrobiono. Pozycja Polski wydaje się, że no w jakim stopniu odbudowana? Środki europejskie, co było w dużą częścią tego no, pakietu stu obietnic, odblokowane. To było odblokowane. gdzieś na pierwszym miejscu ta, prawie, ta. Że, znaczy przynajmniej wśród <coughs> oczekiwań ludzi. Ta. To, to więc, było na początku więc zawsze. polityka zagraniczna, no wielki plus. E, ale są to obszary, gdzie to wszystko kompletnie leży. No, pamiętam, jest taka trzydziesta któraś obietnica, bardzo prosta do spełnienia. Że zasiłek pogrzebowy wzrośnie o 150%. Mm -hmm. Tam z 4 tysięcy do siedmiu. Mm -hmm. mm -hmm. Udało się przez te 100 dni złożyć projekt do. Yy, jeszcze chyba nie był na Radzie Ministrów, tylko jeszcze jest w komitecie. W związku z tym no, to jest dość prosta rzecz i niezbyt kosztowna, bo nie wiem, ile zasiłków pogrzebowych się wydaje rocznie w Polsce. jakaś śmiertelność. To, ale, no, ale to nie są. To nie jest 50 miliardów jak składka ZUS-owska. Prawda, i jakieś. To to się wydaje proste. Więc ale z takich grubszych rzeczy, no działalność ministra Sienkiewicza. No, dyskusyjna. Bardzo dyskusyjna. Bo to, że na przykład ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi nie udało się wszystkiego zrobić, to, ale próbuje. To znaczy, no, ja nie chyba mam do też niego. Nie pra... Wiesz tak od razu szybko. Yy, może. Tyl... Z tym, że. to Tak, jak miał oceniać Donalda Tuska. To trochę jestem rozczarowany, że obiecuje rzeczy, bo on jest doświadczonym politykiem. Jak on obiecuje, to ja mam prawo trochę bardziej wierzyć, że on to jednak spełni. Bo jakby to obiecywał Szymon Hołownia, który jest debiutantem, czy yy, no ktoś z lewicy, no oni nie rządzili kilkanaście lat szesnaście, tak? Nie byli u władzy. No to rozumiem, że mogli zapomnieć, nie mieć doświadczenia. No ale jednak Donald Tusk to jest zawodnik do Bodnara trochę mam, może nie tyle pretensje, tylko że trochę rzeczy obiecali, a wiedząc o tym, że przy prezydencie Dudzie, który no nie będzie przychylny, nie będzie. pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i zrobić. No i są, problemów jest mnóstwo, no bo z rolnictwem jest tam zabagnione fest. No, ale to nie z winy tego rządu. No bo zabagnione, akurat. tak. No, ale to teraz no, wyjście z tego. No, ale wiesz, to, to tak naprawdę to hmm. można powiedzieć o każdym, o każdym resorcie, że tak naprawdę to wszędzie jest stajnia, stajnia ugiasza, której pewnie panowie się nie spodziewali. A niestety no, nie mamy takich sił, żeby tam. Puścić w tą korytą rzekę, żeby ona tak umyła jak u Herkulesa. Ale czy, czy się nie spodziewali na pewno? Albo warstwa czy, jest czy, za gruba. Albo warstwa jest za gruba. No, no właśnie, bo to tak się trzeba. Warszty, czy... A sądzisz, że się spodziewali wszystkiego? No ja pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że o pewnych rzeczach musieli no, wiedzieć. Pewnych, to pewnych znaczy, tak, ale na, na przykład był... stanu budżetu tak, mogli nie znać. Tak, tak, oczywiście, ale to, że, że kwestia związków partnerskich, która się pojawia też przecież w tych tych tak. konkretach, też gdzieś znika, też gdzieś. Się rozmywa. To jest kolejny taki nazwijmy je niskokosztowy sposób na, na obietnicę. I w ogóle to wszystko, że to było zebrane w te 100 punktów, ja wiem, że chodzi o, chodziło o kampanię. No właśnie. Ja wiem, że chodziło o wszystkie punkty. Ja się po prostu zastanawiam, bo przecież nie znamy odpowiedzi na to. Nie wiemy co było w głowach osób, które budowały kampanię Platformy, bo znowu trzeba podkreślić, że to przecież są konkrety o, Platformy. To, jest to A mówimy dzisiaj o rządzie koalicyjnym. Ja nawet zażartowałem sobie znowu przed wejściem na antenę, że skoro Platforma mówiła o tu konkretach na 100 dni, a mamy trzy podmioty w rządzie, to powinniśmy to wydłużyć do 300 dni w tej chwili. Albo 300 obietnic w 100. Albo zwiększyć liczbę obietnic, choć to jest pole minowe, Grząski teren. Także tu trzeba byłoby o tym porozmawiać. Ja, gdy do wyborów jeszcze było bardzo, bardzo daleko, a już wiedzieliśmy, że nie mamy jednej, nie będziemy mieli jednej listy wyborczej, a to wtedy był wielki znak zapytania, czy tak zwana anty, antyprawicowa, czy antypisowska koalicja zostanie zbudowana i zwycięży, jest w stanie zrobić dobry wynik. Zastanawiałem się, czy wiedząc to, że pan prezydent zostanie z nami jeszcze na, na tak długo, to nie jest przypadkiem tylko organizowanie wyborów pod kątem zróbmy sondaż wyborczy. Być może nie wygramy, mhm. ale jak wygramy, to będziemy mieli problem, bo, bo do wyborów kolejnych prezydenckich nie zrealizujemy być może bardzo wielu obietnic, nawet gdyby platforma miała lepszy wynik. Do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które też już różnią się znacznie od wyborów tych samorządowych, które, tak. które za chwilę, też nam się może w słupkach po posypać. Czyli zróbmy kampanię, co jest oczywiście ryzykowne, bo wydajemy pieniądze koszmarne, ale nie wygramy. Natomiast jak wygramy, to z panem prezydentem i tak rozbijemy się o rafę. Tu jest olbrzymi, olbrzymi problem. No i teraz pytanie. Czy jesteśmy rozliczani ze stu konkretów, czy z jednego? Odsuńmy PiS od władzy. Dla mnie to jest absolutnie najważniejszy konkret. Został zrealizowany i ja sobie spokojnie czekam. Ale czego oczekiwał elektorat? Ale właśnie, no właśnie, czego oczekiwał Cze no, elektorat? Bo no sp jeżeli spojrzymy na, na badania, to duża część elektoratu elektoratu nie, nie ma jednej motywacji, ale tak jakaś część elektoratu bardzo istotna to były osoby uczestniczące w strajku kobiet, tak. ogólnie kwestie związane z prawami kobiet. Była część elektoratu yy, zmęczona po prostu zwyczajnie ośmioma latami każdego rządu. Każdy rząd się zużyje mm -hmm. i już się opatrzy. No Byli tacy, którzy mieli już dosyć bardziej tego, yy, tej korupcji, no, rozmaitych takich rzeczy, tych biznesowo-gospodarczych. Mm -hmm. I te motywacje pewnie były bardzo różne w elektoracie. S są te badania, które pokazują przepływy. Tych przepływów jest mało, będzie coraz mniej, bo to też jest istotne, że polityka nam się blokuje kompletnie. Głównie w wyniku polaryzacji, banik tak, informacyjnych, tak. serwisów społecznościowych. I <laughs> Michał ma rację, że rzeczywiście tak było, że czasem można było odnieść wrażenie w kampanii, przy tej jeszcze 150 dni temu, mhm. że tak jakby platforma nie chciała do końca wygrać. Tak jakby chciała bardziej sprawdzać, czy ile dostanie poparcia, By, były takie momenty tej kampanii. I teraz, je, ale jednak. Zwłaszcza jeszcze po tym manewrze prezydenta Dudy z rządem Morawieckiego na, tam ile, dwa tygodnie, czyli ile. dwutygodniowy rząd, tak. Mhm, tak. tak. Które wydały jeszcze kupę kasy. Tak, ale, ale to były dwa tygodnie, kiedy można było ciężko pracować nad tym, co zrobimy jako członkowie rządu. E, czyli ten rząd ma 100 dni i te dwa tygodnie zapasu, a nawet tam trzy. No, a przepraszam cię, a od wyborów jeszcze yy, a no tak, dwa no, czyli, miesiące? Czyli dwa miesiące. Czyli spójrzmy, że ten czas do dziś, do dziś yy, to jest no, od 15 października prawie pół roku. Mm -hmm. Pięć miesięcy, tak? No to w tym czasie jednak ja no, oczekiwałbym, że po ośmiu latach yy, takiej mucki, no, że przyjdzie wreszcie ktoś, kto ma parę pomysłów i rozwiązań. Tak. Te pomysły, A... tylko je pomału realizują. Tylko weszli w trudny, no, w trudny no, moment, się... w trudne tak. miejsca, z trudnymi sytuacjami. To pierwsze weszli na koniec Przed populistami roku. Z można wygrać. Tak, to też prawda. Słuchajcie. Oczywiście, dlatego powiedziałem na początku, nie ma jednoznacznej oceny i no, są no. obszary, gdzie jest dobrze, ale moim zdaniem są obszary, gdzie można, bo na przykład kwestie praw kobiet. Są nie do przeskoczenia z prezydentem Dudą. Już abstrahując mm -hmm. od wewnętrznej koalicyjnej. No, ja zaraz Wam powiem, jak ja to policzyłam. No dobra, mówmy Rozgrywki. Ale jeśli chodzi o wiele rzeczy, na przykład związki partnerskie, to jest dobry mm -hmm. temat, który poruszyłeś. Przecież związki partnerskie w 80% będą dotyczyć par różnopłciowych. Oczywiście. Przecież liczba ludzi. Bez ślubu żyjących w Polsce, którzy się nie mogą dowiedzieć no o stanie rośnie. zdrowia, nie wiem, mają wspólne dzieci, rośnie. Majątki i wszystko. Majątki, wszystko. Tak. Czyli 80% tych związków partnerskich to będą y, pary różnopłciowe. Mhm. jeżeli nie więcej niż 80%, mo, trudno pewnie to policzyć, ale co najmniej 80%. Więc jest silna argumentacja i społecznie można to bardzo łatwo wytłumaczyć, nawet elektoratowi nieprzychylnemu parom jednopłciowym, że to ma bardzo głęboki sens dla y, y, obywateli różnej płci. No to pytanie, dlaczego to się nie wydarzyło? A no właśnie, i to można przeprowadzić. I tutaj Duda byłby trochę Dobra. w pułapce, dlatego że on by odbierał y, prawdziwym, normalnym Polakom. Prawo do tego, żeby się dowiedzieć, jakie jest Chłopaki, ale stan zdrowia. Długo, tak, że to mogło powstać. Przypominam Wam, że minister Kotula spotkała się z tęczowymi rodzinami tydzień czy dwa tygodnie temu, czy nawet w tym tygodniu było jakieś spotkanie. Te wszystkie dokumenty idą do konsultacji społecznych, więc to też trwa, zanim ludzie się wypowiedzą na ten temat. To już nie te czasy, kiedy przyjmowano ustawę o tak. Jak pisze, wymyślił, dobra, musimy mieć ustawę. To na kiedy? Na rano. No i na rano jest ustawa. Ale to co, premier Donald Tusk o tym nie wiedział? Nie wiedział? wiedział? Tak. No ale wiedział. No, to... A no właśnie. No ale wiesz, no. Ale po pięciu miesiącach od wygranych wyborów, no to. E... Co, co się ruszyło? Co się z... 13 co się grudnia no. został rząd zaprzysiężony. Tak. 14 mógł przedstawić. E... Nie mówię, że to. 50 chociaż projektów do konsultacji społecznych. No dobra, to teraz ja Wam poczytam, co, co piszą ludzie. Ludzie piszą na przykład tak. Tu nie, to muszę znaleźć oczywiście, bo to nie jest tak, ale generalnie państwo piszą, żeby Grundrze wygrali i odsunęli ten pis od... O czym że O, naj... że więcej słyszę narzekań na rząd, to o... kryko pisze. pisze. Mhm. Więcej słyszę narzekań na rząd od dziennikarzy niż od wyborców. Później to i poczekajmy na audyty, to zobaczymy, z jakim bagnem muszą się mierzyć, to pani Ewa pisze. Trochę więcej od dziennikarzy niż od wyborców, to chyba zrozumiałe. No taka jest rola no, dziennikarzy, tak, żeby, tak, analizować, jest analizować tak. żeby analizować i poddawać krytyce. Poza tym pytanie, czy to jest narzekanie, czy to jest Nie, no to jest analizowanie, to, tu nie ma co narzekać. Nie jesteśmy od narzekania tak, swoją drogą. No, my, wiecie, no dla nas jednak zła informacja jest dobra informacja, my no, ale my, my nie zapominajmy Nie narzekamy, my przy... nie, ale, czytujemy się ale tych uważają, że Rząd robi no, w takim tempie, w jakim może robić. Mm -hmm. I po prostu trzeba spokojnie poczekać, i muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie budujące. Ale poparcie, jeśli chodzi o porównanie między Cebosem w lutym i w marcu tu mamy spadek nieznaczny, ale jest. Wracam do, do tych badań. Jeszcze przepraszam badania to przepraszam są... bardzo, to jest jedyna twarda informacja, którą mogę na temat elektoratu. Oprócz Państwa komentarzy. To za zobaczysz za które dopiero bardzo po 7 kwietniu. Czekam jest? na te oczywiście, bo to jest kolejna, kolejna informacja. Więc pytanie wracam, bo nie zdążyłem go zadać. Czy można z populistami wygrać ich Aha, bronią? Właśnie. Czy trzeba w którymś momencie odłożyć ten populistyczny, przepraszam za to porównanie, kij i przejść do już praworządnego, nie wiem, skalpela, maszyny do zszywania społeczeństwa, prawa, do maszyny do pisania dobrych yy, przepisów? W którym momencie te, za, zapomnijmy, po, powiedzmy głośno, zapominamy o stu konkretach i kto to powie? Bo znajdą się tacy, którzy wypomną to i, ja już, i już ja mogę powiedzieć. Wypominę. Zapomnijmy o stu konkretach i patrzmy na to, co się dzieje i w jakim tempie się dzieje. To znaczy, ty dotknąłeś, no... przepraszam, bo Michał dotknął bardzo ważnej rzeczy: <laughs> na ile można e, siekierą, a na ile trzeba skalpelem. I w którym momencie I trzeba złamieć się narzędzia. Bo idealnym przykładem jest kwestia mediów publicznych. Oczywiście, genialnie. No bo minister Sienkiewicz na kompletną pałę i wyrwę. Mm -hmm. e, Dlatego to do dzisiaj się, to jest epopeja, która się dopiero zaczęła. Jedynie Polska Agencja Prasowa jest mm -hmm. prawidłowo zrobiona. To, 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 coś ci powiem, bo ja właśnie miałam kontakt z ludźmi, Aha. którzy weszli do Polskiej Agencji Prasowej. Wiecie, że w Polskiej Agencji Prasowej, w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie powinni być dziennikarze, zlikwidowano newsroom? A co zostało, przepraszam? Nie wiem, właśnie tego nie rozumiem. Był zlikwidowany Ale w, tansię, jako, w sensie pokój, czy w tym nie Wiem, sensie... że siedzą tam ludzie i na bieżąco kontrolują sytuację, piszą depesze. To zostało zlikwidowane. Może Dlatego, że bye, nie, online, bo nie daj bo Boże, że tam jakiś by wszedł człowiek, który by coś napisze, na przykład. No, w ale to teraz tak się działo. Dzia A wcześniej? Przed przejęciem. Przed I oni się spotykają, wszyscy spotykają się z tego typu problemami. Zgoda, ale chodzi mi o to, że sposób załatwienia prawnie tej mm. całej sprawy z no. telewizją polską, zwłaszcza, ale w radiu też, był, no. Poza prawem. Tylko Miarek. że. Tylko że. No jak wali Sambo, mhm. to no to trzeba się trochę upaprać i trzeba zakręcić to Sambo. Znaczy, żeby nie wywalało. No i to jest trochę jak ze strażakami, którzy yy, no muszą wywalić kopa drzwi, mhm. żeby wejść i zgasić pożar. I ja to w tym sensie usprawiedliwiam, bo tutaj była wyższa konieczność usprawiedliwiająca działania pozaprawne ministra Sienkiewicza. Natomiast ja mam żal o i zupełnie co innego, że wchodząc do telewizji i do radia, nie stanął pan minister Sienkiewicz przed kamerami i nie powiedział tak, proszę państwa, wali szambo, trzeba wejść posprzątać. To, co powiedział na przykład minister skarbu Budka, Budka. przy Orlenie. Mhm. Ale za chwilę będzie konkurs, mhm. będzie yy, no jakiś wracamy do normalności. Ja też mam żal do Micra Sienkiewicza, że on nie wyszedł nie powiedział tak, proszę państwa, no jest Sambo, zakręcamy Sambo, tymczasowo montujemy ekipę w ciągu, nie wiem, sześciu miesięcy, w realny czas sześciu miesięcy będzie projekt nowej ustawy o mediach publicznych w Polsce i potem po jej wprowadzeniu nowa procedura, konkursy i tak dalej. To by była zupełnie inna zmiana niż się dokonała teraz. I bo problem polega na tym, że tam są w telewizji zrekrutowani naprawdę przyzwoici, dobrzy dziennikarze. Tylko są w dramatycznym, w dramatycznym układzie jakimś politycznym no, wiesz, i braku dochodzi... decyzji Doch i nie ma pieniędzy jeszcze. Dochodzi właśnie pan Świrski z tym, Ta. że zatrzymał po prostu, prostu pieniądze. To już jest przez sąd. No, by... Słuchaj, to jest odblokowane hmm. przez sąd, a pan Świlski powie, a ja nie podpiszę tego czego". i co mi no ta, ta. Ale Odwołajcie się do sądu tak. do usłyszenia. E do e pół roku. Więc, e czyli nie, e wracając do tego podsumowania tych stu dni i obietnic. W przypadek telewizji pokazuje, że może można było to zrobić, znaczy trzeba było zrobić to, co zostało zrobione, ale może trzeba było Troszkę więcej powiedzieć, jaki będzie ciąg dalszy. No tak, przepraszam, że, że tam no. była, była obawa, że im więcej powiemy, tym bardziej ułatwimy stronie przeciwnej. Ja pamiętam te pierwsze informacje, że jeśli się nie uda zrobić tego w sposób legalny, to zrobimy likwidację na, na granicy. Jak to wyszło w świat? No po dwóch poszła... tygodniach, jakby to, to by powiedzieli. Nie musiał się wyjść tego samego dnia. To by wyszedł po tygodniu, czy po dwóch. O to mi nie chodzi. Ma... Tak, ale że nie ma takiej. Jasnej komunikacji. I mi się podobało właśnie to, co Budka zrobił mm -hmm. przy Orlenie. Mm -hmm. I to, ja powiem, to ja Państwa. powiem tak: tu trzeba wziąć poprawkę na charakter ministra yy, Sienkiewicza. jego doświadczenia zawodowego. No, minister Sienkiewicz po prostu trzyma karty przy orderach i on się <laughs> nawet swoimi pomysłami nie dzieli ze swoimi zastępcami. On po prostu jest człowiekiem służb, tak to ujmę. Jest tajemniczy i dopóki czegoś rzeczywiście nie zmieni, to milczy. To dzisiaj Później... odkrył karty, bo dzisiaj, dzisiaj poszedł wniosek dzisiaj, do prokuratury. Tak, dzisiaj poszedł wniosek do prokuratury. Natomiast generalnie no, to jest człowiek, który jest z taki wycofany, tak ujmijmy, ujmijmy. Ujmij. Ujmij. Szczelny jest po prostu. Szczelny jest. No jak się z nikim nie podzieli swoimi informacjami, to mu nic nie wycieknie, nie? Więc, więc to jest dobra... Chociaż mi... ja rozumiem to, rozumiem ten tok myślenia, bo mhm. on jest oczywisty dla nas, obserwatorów, dla państwa, czyli znowu do do elektoratu ta informacja płynie wtedy. Szanowni Państwo, mamy takie i takie pomysły albo dzieje się to, to, to i tamto. Więcej może przejrzystości było gdzieś wokół ministra Bodnara, chociaż tam też oczywiście o tym rozmawialiśmy. Pan minister jest z, z tego pnia praworządności, więc trudno też wymagać od niego, żeby on pewne rzeczy robił, godził się na pewne rzeczy, które nie są do końca z, z, od niego, w, jakby z jego serca nie płyną, może tak, chociaż mówię w jego imieniu, przepraszam bardzo pana ministra w tym momencie. Natomiast tu, jeszcze raz wracam do tego, uważam, że, że wokół mediów to akurat było, był taki mur obronny postawiony i, i zasieki, i rowy przeciw, wszystko właściwie dookoła, że tu ta, a ta wojna musiała być, a ta bitwa musiała być być wygrana no, jako Tak, i ona mhm. poszła bardzo szybko. Tak, tak, tak. To no, do, ta do tego się zgadzamy, tu jakby nie ma wątpliwości. Tylko że. Yy, to, ten Brak, może brak ciągu tak. dalszego, tak. Yy, a niestety w Polsce prowizorka się długo dobrze utrzymuje. No cóż. Tak yy. No i wracają to. te pytania, czy co dalej z mediami hmm. publicznymi jako takimi, bo to się wtedy też zaczęło. Yy. Tak jest, i to w szerokim kontekście. Finansowania, tak. Niezależności, tak. od partyjnienia, bo przecież z takimi postulatami, bo postulaty opozycji nie dotyczyły tylko, wiadomo, zatrzymania propagandy, no ale co dalej? Tak. Jak tak. zabezpieczyć, bo tak. można powiedzieć tak, to co zrobił PiS w mediach publicznych, tak. to jest trochę też porażka 30 oczywiście. lat wcześniej, że nie udało się stworzyć takich mediów publicznych, Trybunał które, konstytucyjny. No wszystko. Tak, które by się broniły, tak, prawda, jest, nie, nie było bezpieczników. Tak. Ja bym chciał, żeby Ale miały, aż... tylko nikomu nie przyszło do głowy, że, że ktoś się aż tak że, że dokładnie, tak, Że, że, że ktoś to że drutem na krótko. Polityczni mm, terroryści. Tak. No tak, Rada prostu... Mediów Narodowych, że zostanie powołana po to, żeby zmienić zarządy spółek. Medialnych. I nie mówmy o tym, że co się robi na poły legalnie Sienkiewicz, kiedy mieliśmy po prostu do czynienia z Prawda. łamaniem prawa na hama. Tam po prostu jechał walec. Więc wraca pytanie, czy można znowu tych metod uczyć, użyć? W jakim momencie? Czy uchwała o tym, jaki jest trybunał i czy się zgadzamy z tym, jaki jest, czy, czy, czy jakiego nie ma, czy powinien być, czy kto jest prezesem trybunału, znowu ma jakikolwiek sens? No Budowanie tych zabezpieczeń dzisiaj w przypadku instytucji, do których jeszcze nie, nie mamy dostępu, no też jest oczywiście jakimś właśnie takim sposobem na odpowiedź, jak będziemy to chcieli zorganizować, prawda? Mówię o Trybunale Konstytucyjnym tak, 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 i, tak, i tak. o tej uchwale. Tam możemy już przewidzieć, co nowa władza będzie chciała uczynić, gdy będzie, gdy będzie mogła. Znaczy będzie chciała robić tak. wszystko to to, normalnie. A propos tych zabezpieczeń co jeszcze, to jest też trochę hmm, znowu taki zarzut do tego 35-lecia naszego, hmm. że gdybyś, bo takie... Jedne z dwóch obszarów, które od czasu rządów Tadeusza Mazowieckiego nie były ruszone, to tak naprawdę to była edukacja. Mhm. No bo generalnie reformy polegały głównie na liście lektur i mundurkach, no i raz gimnazja. A więc edukacja i media, stworzenie systemu niezależności mediów, zawodu dziennikarza, zagwarantowanie niezależności Ale wiesz, i tak dalej. w ten sposób to można powiedzieć właśnie i o sądownictwie też się nikt nie spodziewał, że będzie taki numer, jaki, jaki wywinął PiS. W ten sposób można powiedzieć o wojsku. Tak? No nie, ale jednak ale w nikt... wojsko, inwestowano pieniądze, robiono reformy. No tak. tak. Sądownictwo, inwestowano pieniądze, robiono... Ale wszędzie wsadzano swoich hmm. ludzi. Tak, ale jeśli chodzi o edukację, chodzi mi o to, że efekt, gdybyśmy przez 35 lat mieli na... Y no już nie mówię nordyckim poziomie, mhm. ale jakimś dużo lepszym poziomie edukację, nowocześniejszą, mądrzejszą. I to, to nie jest przytyk do nauczycieli, tylko przy tych do programu. Do systemu. Do programu, do systemu. Tak. I to, podobnie z mediami, to opór obywatelski to byłby bezpiecznik, jeden z największych, żeby nie zrobić e, takiej demolki, jaką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, na przykład w mediach publicznych. Mhm. To w tym sensie czy tak czy jak hitem roszkowskiego, mm -hmm. już idąc mm -hmm. do edukacji. W tym sensie, że my musimy jednak inwestować w świadomość obywateli. Kolejne pokolenia będą rosły coraz mądrzejsze, bo ludzie ogólnie są coraz mądrzejsi, ale z drugiej strony coraz bardziej zdezorientowane. <laughs> zde... Pani redaktor czytając komentarze. Zdezorientowani, niedoinformowani. No, mhm. Tak dzisiaj działa obieg informacji, cała komunikacja, że i te dzieci wiecznie w tych telefonach, Tiktokach są pozbawione dostępu do rzetelnej informacji. W tym sensie musimy, naprawdę chodzi mi o to też, że zmierzam do tego, że mamy bardzo dużo do zrobienia bardzo dużo. Zgoda, tylko czy udało się w jakimkolwiek momencie władzy poprzedniego rządu cokolwiek zatrzymać tak skutecznie do końca właśnie tą świadomością, tymi ludźmi, którzy wychodzili na ulicę, tym sprzeciwem, tą, tym impulsem, że nie zgadzamy się na co. Wiesz co, to znaczy może się nie dało tego zatrzymać, co robił PiS, natomiast nie udało się zniszczyć do końca demokracji w Polsce i tej świadomości demokracji i świadomości, świadomości wolności. Udało się kilka rzeczy. Po pierwsze, w sądach, sądy, sędziowie mieli poczucie masowego poparcia społecznego. Mhm. To na pewno miało wpływ na to, że nie udało się zdemolować do końca Nawet sądownictwa. Nawet nie udało się zatrzymać tej, tak. tej, tej reformy, no, tak. rozumiem. E, no, strajk kobiet jednak i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mhm. on wywrócił stolik. Znaczy, gdyby, nie, gdyby PiS. Ja myślę, że gdyby PiS nie dotknął Zgoda. E, tej ustawy antypolitycznej, to, to, to dzisiaj by tam, dalej rządził. Byśmy, Chcemy Właśnie, wejść na tę kwestię? Bardzo proszę, nic się nie dzieje. Nic się nie zmieniło. Nie, 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 trochę się dzieje. Bo jednak będą omawiane te cztery projekty ustaw. Ale mówimy o przyszłości nadal. No Tak, ja znaczy, Mówię o tym, co się do tej pory ja mam, wydarzyło. Powiem, ja się powiem, zgadzam, powiem, bo to rzeczywiście był ten impuls. Powiem punkt, który też wywrócił. Państwu, znaczy no, dokładnie. bo... Chociażby wracać stolik miał kto inny, zdaje się. Tam, Konfederacja. To im się nie udało tak, tak, tak. i się przyznali do tego szybciutko. Nie, ale wracając, słuchajcie, do aborcji. Ja sobie to wszystko zaczęłam analizować i mi wyszło, że tej aborcji nie da się, znaczy nie wyda się go przeprowadzić Przecież. przez. Przez Sejm, chyba że stanie się cud, ponieważ nawet jeżeli dojdzie do referendum, czego chce trzecia droga, cały czas konia z rzędem, temu kto wymyśli pytanie, które będzie do przyjęcia, no ale nieważne. Więc nawet jeżeli się zrobi to referendum, to i tak ustawa musi przejść przez Sejm. I w związku z tym każdy będzie głosował tak, jak mu pasuje. To znaczy, panowie z trzeciej drogi, co po niektórzy, szczególnie ci z PSL-u, nie zagłosują za aborcją. Znaczy, nie no, to ja rozumiem, że jeżeli by chcieli referendum, to ono dla nich będzie moralnie wiążące. Ależ, kochane, a co to za co problem to, nie przyjść na głosowanie? To, to chyba nic nie da. To znaczy, to nie, jak, o jak, nie świadczy. świat. niegdyś minister Dyka. No, Zawsze można było. mieliśmy zamknięty Strategicznie, ja też nie wierzę w to, że wszyscy w platformie zagłosują za aborcją. Mhm. Przypominam, że na przykład posłanka Fabisiak, to nigdy nie była zwolenniczka tego mm. typu y, zabiegu. W związku z tym, naprawdę myślę, że parę osób z platformy strategicznej właśnie gdzieś mm -hmm. się zamknie. Mm -hmm. Panowie z PSL-u też gdzieś się zamkną i nawet jak dziewczyny z trzeciej drogi zagłosują za, to niekoniecznie niestety to musi przejść, mm -hmm. przejść przez Sejm. I tu już jest, jak... y, y, y. znaczy ten pomysł z referendum, to, mm -hmm. to, to, to znaczy takie, to wysadza w powietrze. Znaczy no, w ogóle to tak referendum, być... referendum jest trochę takim gestem Piłata, że chce umyśleć. No. Tak. Ale ja też nie bardzo wiem, po co jest to referendum. Bo jeżeli ktoś chce poznać opinię, to są badania opinii społecznej. No ale to są badania, wszyscy mówią tak, jak zresztą zareagowałaś słusznie na mo moje, no to, moje będzie, opowieści o może, może będzie 5% różnicy w, w stosunku do, no, tak. do wyników. No, błąd statystyczny. Ale to może cały 3%. czas są badania, a tu mamy dwa karty. Ale dla procesy. mnie to wiesz jest. Pójdzie na przecież na to rady chodzi rady. tylko Oj. o to, żeby rzecz odsunąć w czasie. Naprawdę. To właśnie. chodzi tylko o to, żeby odsunąć tak w czasie. Myślę. E, to jest tylko rolowanie. E, ja e, um, uważam, że no, jeżeli jest wybrana, jest jakiś układ polityczny wybrany, główną partią w Sejmie jest mm -hmm. Prawo i Sprawiedliwość, mm -hmm. największą koalicją jest rządząca koalicja. Głosy są policzone, szable. E, wyborcy wiedzieli, na kogo głosują, na konkretne nazwiska. Powinno się odbyć e, pójść to do, do komisji, powinno się odbyć głosowanie. Myślę, że co najmniej e, będzie przywrócony stan, co nie będzie satysfakcjonowało mm -hmm. też bardzo wielu osób. Stan przed e, mm -hmm. tego feralnego e, de de tej decyzji trybunału uchwającej. No, 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 I dalej mam poważne wątpliwości, czy to pójdzie dalej. E, liberalizacja prawa aborcyjnego. Natomiast e, no, jako społeczeństwo taki układ. Parlamentarny, żeśmy wybrali. No to on jest w stanie zagłosować za takim, mhm. e, za takim rozwiązaniem, albo innym. No ale potem Niestety, mamy senat, prezydenta. Tak, ale prezydent to i tak wszystko. Znaczy, nie, myślę, że akurat e, taką e, ustawę, która by przywracała stan prawny e, sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego który niektórzy nazywają kompromisem, kompromisem a niektórzy miłym tak, kompromisem, tak. a niektórzy, że to jest kompromis, by podpisał. to to myślę, że jeszcze może Duda by podpisał, bo on jest też w sytuacji, ja pamiętajcie, stetycznie. trudnej. On jest w sytuacji trudnej. Jemu się kończy kadencja. Jego otoczenie twierdzi, że to jest człowiek raczej bojaźliwy i że no, on też ma świadomość, że musi no, pójść podpisze, na jakieś nie ustępstwa. Podpisze, to i tak to nic nie zmieni. Jest hmm. to znaczy, nie nie bo jesteś po prostu z tych, którzy twierdzą, że pod koniec kadencji prezydent Andrzej Duda złagodzi swoje nie, stanowisko. Nie. Pod koniec kadencji prezydent Andrzej Duda zaczyna budować nadzieje na to, że coś się dalej wydarzy. Tam. Nie, nie, tak. No. Nowy pisz. E, czy jeden że... PiS, czy dwa? Znowu pytanie. To to ja jeden. To ja że to, to Jarosław tam, temu patronowi. Ten bardziej z większymi Trzeba... dębami ten musi. Oni muszą odrzucić balast. Mają dwa balasty. Ziobro i Sasin. Jak te dwa balastki... No, że balast... się sam odrzuca. Na no nie, no, ale Solidarną Polskę mhm. i Sasina, który będzie wyskakiwał na każdej w tej chwili komisji śledczej wszędzie. No, każda rzecz to będzie niesamowita. A myślisz, słucha... że nikt inny nie będzie wyskakiwał? No, Sasin najbardziej. No! Leżąca zbrojeniówka, wybory kopertowe, yy, zakupy w covid to wszystko jest Sasin. No, a kochany, a kto popis podpisywał papierki? Pan premierek Morawiecki. No, Czyli wszystko trzeba zrzucić na sasina. <grymne> <grymne> no ale Pamiętacie komisję? To tylko na razie, przepraszam, że ja użyję tego określenia, że to jest jakieś przedstawienie, oczywiście w drodze do wyjaśniania pewnych kwestii, ale tak naprawdę to wszystko powinno gdzieś trafić raczej w stronę prokuratury i, y, i zarzutów. A tam. Tam już zupełnie inaczej. Ale w sensie PR-owym, takim rozmowa. wizerunkowym, taki balas. Wiem, wiem, co to myśli. Tak, jak, tak, jak, tak, jak ten tak. balas Solidarnej Polski, z punktu widzenia pisu i mm -hmm. elektoratu, Solidarna Polska z Sasinem, może z kimś jeszcze tam jakąś grupą, mm -hmm. niech sobie tworzy coś pomiędzy Konfederacją a Nowym Pisem, mm -hmm. i wtedy ten nowy pis. Z zaufaniem, to się nie przekłada na wynik wyborczy, ale z zaufaniem ponad 50% dudy. I zamdrzeją dudą na czele, swoim tak, I Morawieckim, który będzie kandydatem mm -hmm. za rok na prezydenta. Bardzo to jest. Ależ snujecie ale, tak to... ale to na razie oni sami tak komunikują, to <laughs> my nic nie snujemy. Sami, Dobra, sami o tym mówią. Koniec, przerywam Wam. Dlatego, że po pierwsze muszę podziękować naszym widzom, którzy przysłali nam super naklejki. Mnóstwo mi wypadło w kosmos, ale tak, pan Paweł, bardzo dziękujemy bardzo panu Pawłowi i dziękujemy pilnej uczennicy, pani Ewie. Wcześniej była pani Kasia, też widziałam, że wysłała. Pan Piotr wysłał super naklejkę i zauważył, że profesor Krzemiński dzisiaj zauważył, że brakuje wyraźnie rzecznika rządu. Ja nie wiem, myślę, że premier sam się, sam się broni. Pani Agnieszka ma specjalny przekaz, przekaz dla ciebie, Michał. Otóż pozdrawia nas wszystkich, ale szczególnie pana Michała, ten moment, kiedy wizja łączy się z masą. To jest właśnie. To są ten trudne moment. chwile dla każdego radiowca. Proszę mi wierzyć. Jeszcze było. Tylko ja nie rozumiem do końca, przepraszam, ja może jestem jakaś ten. Nie rozumiem pytania, bo pani Magdalena zapytała, kto następnym. To chyba sześćdziesiątką ma być, że znaczy sześćdziesiątą, może izdebski, ale artykuł sześćdziesiąty kodeksu karnego mówi o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, że, że co, że prezydent będzie ułaskawiał? To o to chodzi. Nie, to musimy chyba poczekać na jakieś To, może, to może pani Magdalena na nam, nam na... dopisze, bo ja do końca nie, do końca tak. nie, nie rozumiem tej... A jest m... jakaś krótka lista tych, którzy czekają na Nie, chyba nie ma, ma. się tym. ona będzie się wydłużać. Dlatego mówi. się mówi, że komisje mają za szybko nie skończyć, żeby się skończyła kadencja Dudy wcześniej. A, rozumiem. To też tak, prawda. No, chociaż, tak się mówi. Chociaż nie, nie zapominaj, że komisje nikogo na nic nie skazują. Nie, to do prokuratury, to nie szło nie stawiać zarzutów? Tak, to jest, to, 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 bo Duda, to, to bo Duda tak może, to, może ich uniewinnić na etapie to tak naprawdę o e... przewożenia to dokumentów do prokuratury. <grym 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 to, ale ale z, drugiej tak strony, z drugiej strony sytuacji mamy taką, że Obajtek wyjechał za granicę i nie wiemy czy wróci. Mm -hmm. No wróci, mam nadzieję, że no będzie kandydował to, że to wzi, że do Parlamentu wróci. Europejskiego. No właśnie, już nie. Już, nie, tak? już prezes mu tak obiecał, no, mu zagwarantował, on tam wychodził, mm -hmm. wychodził, a prezes powiedział, że nie, no, nie, no chyba. Tch. No bo na nie Obajtku niestety PiS by znowu nic nie ugrał. Bo na Obajtku czapka Gore, mój drogi. Tak jest. I to, I jest i to jest problem. Obajtek też wychodzi z każdej dziury. Bo się okazuje, że obajtek wysłał samolot po maseczki i przewalił pieniądze. słuchajcie, 900 tysięcy dali na promocję emocje y, by, by filmu Zenek. 900 tysięcy. znaczy prawie ja tego milion, filmu nie oglądałem, to się chętnie wypowiem. Prawie milion naszych złotych poszło na promocję e, e, filmu Zenek. Ludzie, no. A to mogło mieć sens. Marketingowy. Nie, to Chciałbym nie miało sensu. Nie, 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 słuch, nie czytałeś pewnie stenogramów z podsłuchów Adama Buraka, których Adam Burak bardzo cierpiał, że musi te pieniądze załatwić. A. I w związku z tym, żeby nie poszło to na Radę Nadzorczą i żeby Rada Nadzorcza o tym nie decydowała, to musieli zrobić tak, że wydatek będzie poniżej 500 tysięcy. W związku w czym Orlen dał 500 i dwie spółki zależne od Orlenu, czyli Energa i mhm. jeszcze któraś, nie pamiętam, mhm. Lotos, yy, wydały po 200. I, I poszło, kurde, na bo Daniel no, obiecał Na samą promocję tak, tak. Daniel obiecał Kurskiemu. I wszyscy się gienastykowali, bo Daniel obiecał. No, większość społeczeństwa słucha tej muzyki. I teraz by tak. E, A, społeczeństw... mały znaczy, świadek, numer ja myślę... 60. O, to w ten no sposób, tak. o tych świadków koronnych to będzie gdzieś. W kolegium skoro. Humanum no, zdaje się. No już jest, pan no, no, tak. Główny rektor, główny rektor, rektor postanowił absolutnie. być już, już. Tak, świadkiem. Tam może ale być to kolejka, prawda, że świadków koronnych rzeczywiście może być sporo. Tylko przepraszam, zaraz wróćmy do tego wątku. Tylko ja jeszcze mm -hmm. chciałbym Obajtek. zapytać o pana, tak, mm -hmm. o pana prezesa, byłego prezesa Obajtka, Czy on by rzeczywiście był zagrożeniem? Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że on jednak zrobi dobry wynik wyborczy. To jest, to, ale to jest to tak zwany nasz człowiek. No, no tak, jest... ale on, że tak powiem, zrobi dobry wynik wyborczy Mówimy natomiast. O natomiast mm -hmm. po pierwsze, być może będzie osobą, której trzeba będzie szybciutko uchylić immunitet, bo trafi tutaj przed sąd i jest taka opcja, bo nie zapominaj, że w prokuraturze działa specjalny zespół, który zajmuje się prywaty prywatyzacją tak. lotosu. Tak, to wiem. No i chodzą różne inne rzeczy, znaczy typu działki pana obajka. To jeszcze wracam no. tylko do, jeszcze raz do tego pytania, zadam je inaczej. Trzeba byłoby porównać ile, jaki wynik jest w stanie zrobić pan Obajtek, a jaki wynik jest w stanie zrobić ktoś, kto stoi być może w kolejce za nim, bo wiemy, że kolejka jest długa i no tłum chętnych do wyjazdu a do A poza tym już teraz głosują tylko ich yy, z, yy, z, tylko ich yy, yy, wyborcy ci tacy, ten KOR hmm. tak? Cii, I oni zagłosują bez na to kto tam będzie? Czy będzie Aha, tam Obajtek? Rozumiem, no, no wie... bo tutaj jest mocne nazwisko, tak by, by. Wiesz co, ono, tam... jest, ono jest mocne, bez wątpienia, tylko z drugiej strony. Kompromitujące. Tym jak jest po siedem w tej chwili na stacjach, a wtedy ale, to było. Tak, ale kompromitujące. W ja tym wiem, sensie, ja że, wiem, że, że ja może ciągnąć cały. Znaczy, sam może zrobić dobry wynik, ale może cały wizerunek PiSu w dół. Nie jesteśmy doradcami PiSu, więc pewnie nie mamy też takiej wiedzy i nie rozstrzygniemy. Tak, dokładnie, dlatego pytałem o te badania, bo tam też tak. to pewno się cały czas to rozgrywa. Ale yy, bo w ogóle byłoby to. Szczerze mówiąc, dziwactwo, które oczywiście można próbować uzasadnić mm -hmm. jakąś gimnastyką intelektualną, mm -hmm. żeby prezes spółki był nagle europosłem mm -hmm. największego koncernu paliwowo-medialnego no, w, w Europie na... środkowoeuropejskim. Ja. Przepraszam, Przepraszam, to był ale. biznesmen czy polityk, polityk? Na czele spółki. No to tylko nie może kandydować. No jak, tak, tak jak, jak e... matka partia wezwie. Jak Jacek Kurski, też no, polityk właśnie. na czele telewizji. Tak i też, też chcę kandydować i tam drepczę do prezesa, ale słuchajcie zmieniło się, bo Kurski zawsze miał tak, że on wchodził do prezesa po prostu, czy tam prezes był zajęty czy nie, to Kurski podjeżdżał od tyłu, tam, tam jest taki, takie wejście od tyłu, Kurski wchodził i od razu szedł do prezesa, a teraz Kurski siedzi w przedpokoju i czeka. Nie oglądałem ostatniego odcinka Ucha Prezesa. Słuchaj, to nie jest, to jest życie. To Pani redaktor ma chyba Kurski. lepsze informacje dostałam, nawet niż z kabaretu. Dostałam takie właśnie informacje, że Kurski niestety A brama od frontu cały czas jest? bo się jest. Bierze, jest, jest, jest. Bo ale... wiesz, ten budynek należy do PiSu. Ja tak? wiem, wiem, tak? tylko Więc... nie, nie zwróciłem uwagi, dlatego Jest, to jest. Ta się, brama tam, to tam nie zniknie, ale, ale tam... tam się wjeżdża, wiesz. Zdradzę Państwu, do tego budynku można też wejść od alei, to są tam tak. są Jerozolimskie? Tak, 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 od Jerozolimskich, nawet tak. znam to wejście, no tylko z kamerą nikt nas tam nie wpuści. Ale można ale... też wejść takim wejściem, które którym wchodzą posłowie i prezes, bo tam też jest przychodnia normalna. No? Mm, tak, można sobie tak. wejść na wizytę tak, do przychodni i tak, na parę tak. innych rzeczy jeszcze. nie. Więc... Tak, ale wjechać, bo mówiłaś wjechać do Nie, nie, on wjeżdża tą bramą i tam później właśnie wchodzi od tyłu. Ale już nie wjeżdża. No, wjeżdża, tylko, tylko wiesz, tylko niestety antyszambruje, jak no, to na mówi, pewno jak... wjeżdża i jest cały czas znów blisko prezesa. Jachim Brudziński, mm -hmm. który. Wybitny statek, mm. jeżeli idzie o przeprowadzenie kampanii wyborczej. No ale wiesz co, jakby nie patrzeć. Największa tak wy... siłę w parlamencie. Wy... Dokładnie. Wygrało te wybory. To, że ma zdolność koalicyjną zerową z kimkolwiek, mm -hmm. to yy, dlatego są odsunięci od władzy. Ale my nie, nie możemy tego jednak. Yy, bagatelizować mm -hmm. tak? i żeby uczciwie na to patrzeć. Mm -hmm. e, no PiS wykręcił fantastyczny wynik po ośmiu latach rządzenia tak. i przy takiej demolce tak. e, systemu prawnego, no rozmaitych rzeczy, wykręcić 40%, no to bardzo Mając dziękuję. telewizję publiczną, która właściwie pod koniec kampanii wyglądała jak spot wyborczy jednej partii. To prawda, ale jednak... Ona była spotem wyborczy ale... jednej partii. Ona tak nie wyglądała. A skoro doszliśmy do takiego momentu właśnie, że to wyglądało jak spot wyborczy jednej partii, to bo nawet państwo pytają, pani Missy Magdalena pyta o prezesa prezesa Adama Glapińskiego. Żeby troszkę przybliżyć tę sprawę. No? Sprawa no, jest prosta. To jest taki starszy Pytamy, pan. <laughs> nie, nie, słuchajcie, znaczy ja mam wrażenie, że no bo to będzie, ten wniosek chyba już został podpisany. Mm -hmm. Będzie wniosek o postawienie go przed Trybunałem stanu. stanu. Ja myślę, że dlatego, że to jest najłatwiejsze w tej chwili do zrobienia. Ale to jest też jedyna droga e, żeby prawna, żeby przeprowadzić, żeby zawiesić prezesa mm -hmm. Glapińskiego, a. a jednocześnie nie wchodzić w konflikt, bo jednak banki centralne na świecie nie bardzo się orient... tak nie do końca się orientują w sytuacji w Polsce. Mm -hmm. Prezes Glapiński zaalarmował prezesów banków centralnych mm -hmm. innych krajów, oni wysłali mu listy poparcia. Taka międzynarodowa organizacja szefów banków centralnych też udzieliła mu poparcia. No, ale z drugiej strony był najgorszym szefem banków centralnych w, w Europie. Bo był A to taki nie ma, ale to nie ma znaczenia, ale był. A chodzi o to, że korporacyjnie oni, mm -hmm. można tak powiedzieć, korporacyjnie będą bronili no status tak, no, quo. Jak z, nie zale... jak z piłką nożną. No, jak ze wszystkim. Status quo takiej niezależności mm -hmm. od układów partyjnych. To nie ma znaczenia, że on jest partyjny, ale ma być niezależny od innych układów partyjnych. W efekcie ten pomysł z Trybunałem Stanu jest bardzo moim zdaniem dobrym pomysłem i tu czuję że to musiało od ministra Bodnara wypłynąć, bo to są właśnie takie triki prawne, bardzo dobrze zaplanowane. I jeszcze tylko dodam, że będzie tam naprawdę rodzynek wyjątkowy, gdyż członkiem tej komisji jest Mateusz Morawiecki i on będzie musiał przesłuchać Glapińskiego tam w ogóle będą Tylko kto ciekawy. po grapińskim, bo zdaje się, że jeśli pan prezes, to pani wiceprezes tak, przejmuje pani ta... dowodzenie nad Łajbą, a Na ta... pani... Do końca kadencji. Tak, ale, ale to zdaje się, nie jest osoba, która pana prezydenta nie nie, nie nie, nie, wspiera. To samego... jest tak, także to jeżeli idzie o Łodzi, sytuację, to w ogóle niczego no, nie, tak. nie zmieni. O nie. <noise> a, Magdalena się... pyta, czy sądzicie, że temat Glapińskiego nadaje się pod piosenkę Perfektu? Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Ja myślę, że jeszcze kilku lat. do Nie, ja uważam, że e, ja uważam, że prezes Glapiński jest absolutnie przekonany o tym, że jest skazany na, i tu nie użyję tego słowa, na co jest skazany, na wyjątkowość i jest w ogóle wspaniałym prezesem Narodowego Banku Polskiego i robi świetne rzeczy. Poza tym stworzył świetną platformę dla spadochroniarzy z Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Więc liczy na wdzięczność wielką i proszę też spróbować wejść w jego sposób rozumowania, czy tego starego zakonu Pisu. No bo on jest z tego mm -hmm, starego zakonu mm -hmm. PC jeszcze ta, ta. wokół prezesa. Oni mają poczucie misji historycznej wielkiej. Głupi ludzie, dziennikarze, politycy, proszę sobie mm -hmm. wybrać, co tam państwo życzycie, mm -hmm. próbują im rzucać kłody pod nogi, a oni naprawdę, we wszystko umieją, we wszystko umiał, jak to się to się. Złoto mówi. w magazynie leży, tak pieniądze jest. wydrukowane. I oni naprawdę są absolutnie przekonani, że to jest spisek lewacko. To ja przepraszam, że się zgłaszam w słowo. No. Trochę psuje, bo Trochę, bo mam pytanie: a kto wskazuje następcę pana prezesa, bo zdaje się, że to jest prezydent. Ale na wniosek Parlamentu, tak. jeżeli już. Na tak. pewno nie prezydent jednoosobowo, bo prezydent wiemy, jednoosobowo prezydent w Polsce ma tutaj może wkazać. No, no, nie ma, w bo prezydent sprawie. ma wiesz wielu rzeczach. Prezydent też na przykład mianuje ambasadorów, tak, tak. tak. Ale prezydent jednoosobowo to może sobie tylko chyba tam psa czy lokaja. A tak to nie. Nic. Ale ma, będzie miał coś do powiedzenia. Po prostu zastanawiam się, na ile to będzie miało sens w przejmowaniu tej, odzyskiwaniu tej tej organizacji, tej, tego urzędu, a na ile może sprawić, chociaż na, na razie z tego, co obserwowałem ja, ale też i analitycy obserwują, gdy ta informacja się pojawiła, że będzie Trybunał, rynki jakoś tak niespecjalnie. No, to znaczy rynki, y, b, b, złoty się umocni. Złoty się umocni. <śmiech> ale <śmiech> to wiesz co? to będzie miał efekt, Bo to, dlatego że to, że, to, że pani, pani y, zastępczyni, pani prezes, jak pani zostanie y, mm -hmm. tak prezeską, to jednak takie poczucie, że Prezes jest pod pręgierzem Trybunału Stanu, mm -hmm. no to jednak powoduje, że trochę lejce się ściąga i że jednak zaczyna się pracować bardziej racjonalnie, bo mm -hmm. można być samemu w tej sytuacji za rok czy dwa. Mm -hmm. W związku z czym ja myślę, że taki efekt mrożący, czy taki kubeł zimnej wody mm -hmm. dla wszystkich w Radzie Polityki, Polityki Pieniężnej i dla PO prezesa, będzie. Muszę no, wam a, powiedzieć, tym... że wątek piosenek o prezesie Ciechowina. jest naprawdę wybitny. Ale to pan prezes, przepraszam, tam to wszystko rozpoczął swoimi występami swego czasu. Boli napisał, byliśmy... że raczej, że raczej kupię sobie lokomotywy. To też perfekt. Tutaj pan Andrzej napisał, że dla, Gapiński, dla Glapińskiego im później zejdzie ze sceny, tym lepiej, bo kasa, misiu, kasa. Mhm, to, y to prawda. Na co pan Adam napisał, że bardziej plus i minus kaliber 40. <noise> Naprawdę jest, jest tak, dobrze. Bardzo ładnie to <głos》> państwo interpretują. Chociaż teraz te, te, te występy, te konferencje są zupełnie inne. One się by zmieniły. No, jest, to prezes tak zaczął. Mniej... Ale wiesz tak, dlaczego też? No bo nikt tego nie transmituje. Ta. No nawet jak ktoś to ogląda. To ale nikt Alie tego już godziny, czy półtorej tak. godziny na antenie nie poświęci. Tak. A TVP Info to, to transmitowało tam. godzinami. No. Jak on... no tak, ale też zupełnie inaczej. No to, ta... to było śmieszne. Ja tam też lubiłam sobie pooglądać i po no. prostu <głos》> Tylko, wiesz, w momencie, gdy pojawiała się belka z napisem, kto, jaką funkcję pełni, pełni ów pan, to przestawało być momentami zabawne. Wiesz co, Bo ale tak to była taka bezwokowała w samochodzie. Mm -hmm. Ja po prostu wiedziałam, że jestem skazana na, ten, Aha, okay. na tych rządzących, w związku z czym po prostu co, to, co mogłam, to mogłam się tylko śmiać. I, i tutaj bardzo ładnie pani Asia napisała, że Glapiński to stratek i poeta. To prawda, to, to jest strateg i poeta. Słuchajcie, a w tej Rosji to co się dzieje? To naprawdę jest waszym zdaniem atak terrorystyczny? Czy to jest atak terrorystyczny wymyślony przez Putina? Ja bym poczekał z, z jakąkolwiek informacją. Ale etapem. pierwsza myśl? Pierwsza myśl, jak zobaczyłem te zdjęcia, to pomyślałem... Bo ja zawsze w takich momentach o tym myślę i nie wiem, dlaczego tak myślę. Co ja bym zrobił w takiej chwili, gdybym mm. zobaczył przed sobą faceta z karabinem, który wchodzi do. To nie jesteś w stanie tego wymyślić, bo to trzeba. Słuchajcie, przeżyć, nie żeby... musimy. Tak, i nie chciałbym tego przeżyć nigdy. Zobaczyłem, bo, bo te ujęcia z, z kamer, z telefonów komórkowych szybko się pojawiły w internecie. To, to jest tragedia, a przede wszystkim, a, a z jakąś, jakąkolwiek analizą musimy poczekać. Pierwsze informacje, jakie słyszałam, to, znaczy, to już nie były pierwsze, to już były kolejne, że w tej chwili już jest 40 osób zapite, tak? że jest tak. ponad 100 bo było 100 gdzie? 12, roku? Po tak, ale, ale, ale w sensie umierają kolejne osoby, tak? Nie, Ranne. myślę, że liczą po prostu A. dopiero. No, bo, i, natomiast ja. Poczekajcie, bo, ja miał... bo, bo to było mm. tak, że najpierw został wrzucony jakiś granat albo, albo jakaś nieduża bomba, która zapalająca, bomba, tak. Tak, tak, która wywołała pożar. Bo po, poza tym podobno pięciu brodatych facetów z automatami wpadło i zaczęło strzelać po prostu do ludzi, którzy przyszli na koncert zespołu, który mm -hmm. miał zakaz występowania tak. na Ukrainie, bo występowali na Krymie. I, no i, znaczy ja szczerze mówiąc, pierwsza moja myśl była, że to jest robota Putina. No moja moja próba... myśl niestety była taka sama. Znaczy, no. jak to zobaczyłem, to też no, że straszne, bo, bo to mi się skojarzyło po pierwsze, Paryż i ten atak. Mm -hmm. Na klub mm -hmm. z karabinami maszynowymi. Tak. Ale, ale następne to było tak, aha, Putin szykuje coś grubego, mm -hmm. czyli robi sobie usprawiedliwienie, zaraz rzuci winę na Ukraińców, czy na kogokolwiek, Wiesz, czy na. No, 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 jak brodaci, rodaci, to, 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 to na Czeczenie no, albo. To, ale albo, to, ale czy to czy jestem w stanie ma i ma no niby właśnie, spokój. No. Ale no to niestety jest tak, że jak jest ten e, prezydent specjalny. 嗯。Uh Bo ma operacje specjalne, są wybory specjalne. No już nie, I to, że... nie ma operacji specjalnej, ja, jest bo wojna. Rzecznik Pracowy Kremlacz przyznał, że... Tak, tak ale no, była Szpano. operacja specjalna i specjalna operacja mm. wyborcza i teraz jest specjalny No, Sirano de Bergerak pisze, że oczywiście już znaleziono wana na ukraińskich tablicach. Mm. No bo to przecież takim do Moskwy dojechać może każdy. To prawda. Mm -hmm. No ale A może, właśnie, że... Może to są ci partyzanci y, y, rosyjscy, ale którzy oni by nie robili, ukrainę. Ale oni by nie robili masaru no, tak, terrorystycznego. To, to może być Albo jakaś kaukaska historia, o której się dowiemy, może. albo prowokacja Kadyrowa czy KGB. No właśnie, nie wiem, jest w strefie naprawdę. Tak, w roku tak, mhm. domysłów. Ale a, ponieważ to jest a, kraj w dyktatora, tragedii. który szuka wszędzie wojny to zawsze trzeba być podejrzliwym. Jest trzeba... to na pewno sytuacja, w której, no bo ktoś mógłby sobie zadać inne pytanie, w kraju, w którym, na teren którego dostaje się, ja wiem, w obwodach przygranicznych dostają się wojska, no obce, Rosjanie, ale jednak to, to, to są wrogie, ci wrogie. Rosjanie, którzy chcą usunięcia tego prezydenta. Dlaczego przy okazji imprez masowych nie stoją tam gdzieś żołnierze i nie pilnują? Wiem, domyślam się, że to na pewno nie jest prosta sprawa zapanować, Ale to tak Moskwie, wiel... wiesz, To nie to... było tak Zaraz w centrum, no no to, to, ale to zapanować dobrze, nad tak. każdym koncertem w Moskwie, ja domyślam się, że tych imprez w piątkowy wieczór jest, duża, jest na Jest dużo, a to to jest gigantyczne centrum. Tak, do, do, do tego gigantyczne centrum, ale ktoś na pewno zada sobie to pytanie, jak to? To oni pilnują każdego. Ktokolwiek wyjdzie, nawet pamiętacie pewnie te obrazki z początku specjalnej jeszcze wtedy hmm. operacji, gdy wychodziła, gdy wyszła kobieta co prawda w centrum, ja wiem, tam pewnie więcej jest milicji, policji, chyba tam teraz już nawet. Nie, z pustym transparentem od razu została zgarnięta, a tutaj wchodzą, wchodzi trzech facetów, czy iluś pięciu, facet, pięciu facet, iluś facetów z karabinami i nikt nie interweniował, to musi być robota FSB. A ja bym poczekał, Oczywiście. ja wiem, nie dostaniemy tam za no, m, wiesz, żadnego raportu oficjalnego. Nie, nie, wywiecie. dostaniemy oficjalny raport, ale kto będzie chciał ten raport. Uwierzyć, to pewnie będzie inna sytuacja. Nie jest to dobra wiadomość. To już jeszcze raz wracam. Z punktu widzenia tego, że wydarzyła się tragedia, nie jest to dobra wiadomość. Z punktu widzenia tego, że Pieskow mówi o tym, że mamy już wojnę, nie mamy tak. operacji specjalnej i dzieją się teraz. E, no takie jest, rzecz. słuchajcie, jest ten wan. Już na Twitterze xie, y, są zdjęcia, pokaza. No nie, to za szybko jednak, chłopaki. Wan no na ukraińskich rejestracji? Tak, jest, b, 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 no. na obrzeżach Moskwy. No, sorki, ale. Y, znaczy, zawsze w takich sytuacjach istnieje y, gdzieś z tyłu głowy taki scenariusz. Służby na szybko wymyślają jakiś scenariusz, żeby zataić, zakończyć oficjalnie to śledztwo i przestać o tym mówić, tak? Znaczy bo to, to, to jest tak, że na, na ukraińskich tablicach podejrzewam to z, z magazynu, no jakieś, tak, no... to można pewnie w tak, ale Tylko... bez jest tak, że wydarzyła się Typan. tragedia, ale jednak e, korzyść największą na niej odnosi Władimir Putin. Kujbono. Tak. E, bo e, e, tak, dyskusja o lewych wyborach zakończona. Zakończona. Bo tragedia. Właściwie nigdy tej dyskusji na... nie było tam. Wewnętrz, no ale no, nawet ale... w mediach na świecie. E, mhm. Teraz będziemy rozmawiać o mhm. tragedii pod Moskwą. Mhm. E, to, co się dzieje w ter na terenach przygranicznych, gdzie właśnie mhm. te legiony rosyjskie nie obce, ale wrogie e, robią bajzel i wzywa FSB, a tu mhm. FSB nie pojechało, nie zrobiło porządku. No ogólnie jest słabo. Mhm. I nagle wszystko jest przykryte, więc z tego hmm. punktu widzenia korzyść Skorzystwo. dla Putina jest yy, wielka. Ale premier, co się stało, zobaczymy. Tak. Premier Donald Tusk napisał, że szefowie MON, MSWI i koordynator służb specjalnych informują mnie na bieżąco o okolicznościach zamachu w Moskwie i możliwych konsekwencjach dla sytuacji w regionie mhm. i bezpieczeństwa kraju. To na razie na razie no taki właśnie. krótki tylko komunikat. Czyli to też różnych rzeczy się nasze służby spodziewają. No i rzeczywiście ten pożar jest no, gigantyczny. No, 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 także Dlatego właśnie, dach się pali, a tutaj na dole się nie pali, bo ja tego nie rozumiem. Nie wiem, ale w Notre Dame było tak samo. No też rację. Ale tam się zaczęło palić na górze. No to może tutaj oni strzelili czymś na górę. Trudno wyczuć. Ale jeszcze raz nie wiem, co się stało z tymi napastnikami, chyba cały czas też No też nie wiadomo. Też były informacje, że oni się tam gdzieś ukrywają, ale. No, wiecie, no, jak jesteśmy tu na miejscu i nie oglądamy na bieżąco tego, co się dzieje, mm -hmm. to, może być, to może być trudne. Tak, to są trudne pytania. No i słuchajcie, zbliżamy się do końca, to ja was jeszcze chciałam zapytać, bo jest taka głupia sprawa, mianowicie znowu w lokalu księdza umarł człowiek w Sosnowcu, co tam się ten Śląsku dzieje? Pytanie z, z tych najtrudniejszych pytań świata. Pani redaktor dzisiaj, a mieliśmy rozmawiać o studniach rządu, no o niespełnionych też rozmawialiśmy, oczywiście. A tak. tak. e, to... za Morawieckiego tak jeszcze się nie działo. No, no, mieliśmy no nie, tam ostatnio... ta poprzednia historia była za Morawieckiego. nie. No, było słynne powiedzenie, no za Tuska, takich rzeczy. Nie? No tak, tak, tak. Ale jednak tak. już są. No to prawda. Ja tu znowu bym chętnie poczekał na, na, na jakąś informację. Tam w tyle gdzieś posiadanie narkotyków. No w, tak, że to, to W było przekazach możliwe, medialnych znowu to słyszymy to... o tym. Mężczyzna, który, który traci życie. No sytuacja, sytuacja, która każe myśleć, że ktoś tam powinien wstać i powiedzieć: Uspokój... a Szanowni, a... szanowni współbracia, tak coś bardzo. jest nie tak. i, i... Znaczy, nie wierzę, że takie rzeczy się tam nie dzieją, że znaczy my się o tym możemy nie dowiedzieć, ale tam podejrzewam trwają już jakieś zakulisowe no, rozmowy i został usunięty przez papieża ten poprzedni. Tak, tak. E, niby Pytanie, tam, sam, właśnie, to... Ale, ale to wiadomo, że to papież zadziało, Zobaczymy co będzie. Czy to się ktoś kto w tej polityce kościoła tej takiej dotyczącej pracy nad kryzysem, ale wewnątrz bo, bo wiadomo, że tu nie mówimy o, o rzeczniku, który wyjdzie i coś powie. Powiedział zna się... Nieco, wie, nieco lepiej i może powiedzieć tak, tam już przyszła ekipa i sprawdzamy Ale, te, te kościół, kościół hierarchiczny ogólnie ma problem z tym, żeby e, to, co stoi na głowie, postawić na nogach. E, I się mi dostało teraz, że Sosnowiec stanie Śląsk. Przepraszam, ja nie odróżniam. A tak, moja droga, ja... tutaj jest to Zagłębie. Ta. To, tak, to Zagłębie. Kaja, by się bardzo przepraszam, naprawdę. E... Ale i chcę powiedzieć, że w tym sensie, że no to jest, to, zresztą wiele osób z wewnątrz kościoła, wiernych mówi, mm -hmm. że no, i wielu już coraz więcej zakonników i księży, że kościół, jeżeli się nie oczyści mm -hmm. z patologii, z pedofilii, mm -hmm. nie rozliczy się z, z tym wszystkim, to będzie grzązł w jakimś y, szambie. Y, tylko mówimy o samorozli samo, samorozliczeniu. Się... Wiesz, ale nie, nie ale... tylko o samorozliczeniu. Znaczy, gdyby kościół postawił tamę mm -hmm. y, pewnym zachowaniom, że jeżeli no, gdyby takie nie zakonowa... tuszował tego wszystkiego no, o tym po mówię. prostu. Mhm. Nie, ale też, że nie mogą się żadne zdarzać nowe rzeczy, mhm. to też w konsekwencji taka, takie rzeczy jak w Sosnowcu, czy wcześniej jakieś tam te orgie na plebanii, by się po prostu nie zdarzały. Ale mówisz znowu o samooczyszczeniu. To jest takie no trochę tak. Jakby wiesz, ktoś, kto, kto, wie, kto robi źle, no kto wstał i powiedział, ja od dzisiaj dzisiaj rzeczywiście przechodzę jest na. Grupa, jest więc... grupa księży, która robi źle. I jest, mhm. mam nadzieję, no, znakomita większość, większość tak. która robi dobrze. W związku z tym, no to ta większość powinna zacząć. Bardzo głęboką reformę i oczyszczanie kościoła. To no ale, jest bardzo skomplikowane, bo ale mówi się. Ta większość tego nie zrobi, bo kościół jest instytucją hierarchiczną, więc na dole widziałeś, byli księża, którzy mówili głośno i wyraźnie o, y, 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 o pedofilii. Pedofili, tak. mhm. Był y, ksiądz Mogielski, mhm. który sam do, doświadczył pedofilii, przez lata był w tym kościele i w końcu powiedział: No nie mogę, no sorry, no i ja. odszedł. Czyli uważasz, że hierarchia tylko no, musi być Ja myślę, że hierarchia e... musi być po prostu wymieniona, natomiast wymieniona nie będzie, bo były wybory ostatnio w Episkopacie i wygrała znowu ta taka mocno konserwatywna. Ja nie wierzę że tak w to samo oczyszczenie. To przez lata nigdzie chyba w żadnej instytucji to tak nie wyglądało. To znaczy, no, a jeszcze dzisiaj albo... nie wiem, czy czytaliście po że... Ale w kościele że... w niektórych krajach tak wyglądało. Tak, ale w momencie, gdy ten kościół praktycznie kościół, przestał tak, istnieć albo był nie miał miał minimalny wpływ na cokolwiek, mhm. to. A nie, nie, chyba hierarchowie kościoła nie w tę stronę próbują tę barkę, że tak powiem, prowadzić. Chyba. Słuchajcie, muszę Wam coś przeczytać, bo umarłam ze śmiechu. Nie, tylko niech ja to znajdę. O, to Paula napisała. Taka wyobraźnia. To obczaj to. Wychodzi Andrzej, wiadomo Prezydent. który. Mhm. Poczekaj, poczekaj na ten balkon, biały dym. Rozumiem. Aha. Ten gostek wypowiada słowa. Habemus papam Andrea Duda i te wiwaty. on do pęku. Tak, to w ogóle. Znaczy nie, Feng by dopiero jakby usłyszał swój głos. Ale wchodzimy na poziom e, pijskiego, 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 pijskiego tutaj. Ale uważam, że I to w piątek... bez żadnej tarczy idziemy go w górę. Naprawdę. Myślę, że w piątek można sobie pozwolić. Możemy sobie pozwolić, rzeczy. państwo Ta, nam na tak to się... pozwalają. A co wy macie się w tych kubkach? Soczek. A soczek? Ja już dopiłem, więc. Przed... Może. <laughs> A ty cwaniaczku też miałeś, soczek, tylko wypiłeś przed i uważasz, że teraz do robił. Oczywiście. Ale soczek pyszny, dostałem. Soczek, doskonały. Naprawdę. Pomarańczowy. Nie, ale to, to się wpisuje. Oczywiście w, w, jakoś w to, o czym wspominałeś, e, czyli o ciągu dalszym kariery, przecież młodego wciąż wiekiem mhm. i doświadczeniem politycznym. B, b, A wciąż, kariery obecnego, nie zrobi. Obecnego prezydenta. A nad międzynarodową karierą na pewno znaki zapytania raczej... No nie, raczej nie zrobi, bo nie ma i... żadnych teraz szczególnych wakatów, no bo sekretarz generalny mm. NATO już jest no, obtukany no, w miarę. No, ale, ale Sikorski twierdzi, że nie, że to nie jest wcale przyklepane. No bo problem polega na tym, że Mark Rutte cały czas jest premierem, ponieważ tam się nie mogą dogadać mm. co do utworzenia Ale do to problemu. nawet nie o to chodzi. On nie ma akceptacji większości członków NATO. No, może nie mm. mieć. Więc no, jest bardzo dobry wywiad Rzeczpospolitej z ministrem Sikorskim, bardzo polecam, Jerzego i eee, Bardzo dobry wiatr i on tam dość to obszernie tłumaczy kwestie sekretarza mm -hmm. generalnego. Eee, Duda nie bardzo ma specjalizacji jakoś, prezydent Duda, żeby, no nie wiem, no, na szefa MKOL-u. Mm -hmm. Ze sportem nigdy nie był związany. Ryszard, no, Czarnecki, Ryszard Czarnecki, no to się to nadaje ja na... szefa mkol mm -hmm. prawda? Bo on się nadaje na presa dowolnej dyscypliny sportowej, mm -hmm. jak wiadomo. Eee, natomiast eee, on nie, no w ONZ też nie bardzo. Już nie, ja nie mówię, już nie chcę się pastwić nad jego językiem angielskim, tylko chodzi mi o to, że on nie bardzo ma gdzie robić te kariery, mm -hmm, więc będzie, mm -hmm. ją, będzie ją robił. Zresztą, tak jak Kwaśniewski, tak no będzie. Kwaśniewski to. miał wielkie ambicje kariery międzynarodowej mm -hmm. i został. Y Prezesem no, fundacji. Prezesem z swojej fundacji i tyle. Zero, no, komentatorem e, życia politycznego. Tak. Uh -huh. e, ambicje miał znacznie większe. Uh -huh, uh -huh. No to Duda gdzie? No, on e, w związku z tym będzie robił karierę krajową. Uh -huh, uh -huh. No bo nie sądzę... A, naukową też ma dość zamkniętą. Raczej, raczej tak. Czyli <laughs> pani, pani Pauli musielibyśmy odpowiedzieć, że raczej jej... Y, wizja się nie spełnią, spełni, mm -hmm. ale zabawna. Ale zabawna, bardzo. Słuchajcie, jest 22, kończymy. Chociaż jeszcze jest kilka fajnych rzeczy do omówienia, ale to może ja sobie... I minister Sikorski się pojawił, który też przecież jest jednym z tych elementów, o których moglibyśmy długo mówić w kontekście tak, rządu. Tak, I, I tego, minister co Sikorski robi naprawdę kawał fajnej roboty i tak. powiem, że ja osobiście się nie spodziewałam, że ta to tak będzie wyglądało. Tak, będzie że, tak że to, on to on ją, wiesz, on ją sam podniósł czyli znaczy, że... on ją wykopał, umówmy się. Z głębokiego tak, ale Zakupania. ja też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ja myślałem, że jednak to będzie dobry, ale słabszy znacznie. A on jest nadspodziewanie on, tak, tak, no właśnie dobry. Tak, osiągnął tak. jakiś taki stopień dojrzałości, który po prostu powoduje, że. I tam, takiego w zasadzie, Twitterowego. trzy miesiące odwrócona jest dokładnie polityka zagraniczna polityka. Ale, ale nie, naprawdę ale w nie. Te trzy miesiące tak. też Sikorski jest inny. Prawda? No to Bo prawda. On, on był jakimś takim Twitterowym mm -hmm. e, trolem, tak, hejterem tak. trochę, komentatorem. Tego się wszyscy bali, że. Tak, i on nagle tak mm -hmm. odstawił Twittera. Mm -hmm. Zrobił naprawdę, naprawdę bardzo ważne rzeczy, już to, co on zrobił w Stanach, to, mm -hmm. te, to wystąpienie na forum ONZ-u, tak. e, potem tam w Atlantic Council, spotkanie, doprowadzenie też, no bo przecież to, że prezydent Duda i, prezydent, i premier Tusk byli na tym spotkaniu Joe Bidena, mm -hmm. co było pomysłem tak naprawdę Marka Brzezińskiego, mm -hmm. z ambasadora amerykańskiego oczywiście. w Warszawie, który jest w stałym kontakcie z Radkiem Sikorskim. To wszystko jakoś dobrze zaczęło funkcjonować. To jest naprawdę, jak, jakby nie daj Boże, Ruscy tutaj się wybierali do nas, to więcej takich ludzi jak Sikorski i większa szansa na to, że nie będą się do nas wybierać. Pytanie, pytanie, co usłyszeli panowie premier i no właśnie, prezydent. Nie wiem. pani pani Ale... pisze, że poważni ludzie tak robią jak Sikorski właśnie. Mhm to może taką dobrą, ładną klamrą skończymy. Bardzo dobra. Bo jednak pochwalić trzeba ten rząd, bo naprawdę robi dużo rzeczy, a ma straszny grajdu, z którego trzeba nas wykonać. Chwaleniem my się nie musimy zajmować chwaleniem, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, my analizujemy, przeglądamy, wczytujemy się, pani redaktor na bieżąco właściwie cały czas nie jest odcięta od Xa do Twittera. Sprawdzam, co się dzieje. Jeśli na świecie zostaje jeden użytkownik Xa, to to jest właśnie No nie, zawsze. A my, tak, nie będzie. A my, a my analizujemy to od oceniania będą ci, którzy następnym razem po prostu wyjmą kartę, znaczy wezmą kartę tak do głosowania i ją wrzucą, a potem je policzymy. Dlatego wracam do tych sondaże sondażami. A wybory Czekamy. za dwa tygodnie. Idzie, e, te oczywiście. wybory nie będą jeszcze takim sondażem moim zdaniem. O i właśnie te będą do sejmiku. nie, dlatego że jest do bardzo, bardzo będą. do sejmików tak, tak ale, ale prezydentów nie. Nie, 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 nie. Tu prezydentów bym nie. Się nie Natomiast do sejmiku będzie będzie no to będzie kolejny po prostu taki mega sondaż. Zobaczymy, jak teraz. Mam nadzieję, że. Jak teraz PiS będzie się rozpadał. Mam nadzieję, że frekwencja. Utrzymamy gdzieś tą odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju. My, głosujący, bo to my Ta. tu mieszkamy, Oba. nie oni nam coś robią, nie oni za nas płacą, bo to z naszych pieniędzy, z naszego budżetu, nawet jeśli to jest ten lokalny, regionalny. I, i dziewczyny, nawet jak jeszcze tej aborcji nam nie zagwarantowali, to. Nie, no, pewne tak. rzeczy robi się to skutku pójść, po prostu. A poza tym chciałam powiedzieć jeszcze jedną dobrą informację, że. Minister Leszczyna napisała dzisiaj: Chyba minister Leszczyna, albo któraś z wice, pani wiceminister, że jeżeli y, nie będzie ustawy o y, y, tabletce dzień po, to ona wprowadzi tę tabletkę rozporządzeniem i będzie można kupić y, rozporządzeniem w aptekach bez, y, bez recepty. Także, sorry, panie prezydencie. Bardzo państwu dziękuję. Michał szacunku. Korycki, Jarosław Łodarczyk, Data Grabarczyk, się. Julia Sekielska Za szybką siedzi tam i, i tymi takimi tam guziczkami czy innymi hebelkami. Nie, ona myszką. To że państwo widzicie, to jej zasługa. To jej zasługa. Dzięki, Julka. Dziękujemy państwu za uwagę i miłego wieczoru. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.